Cześć, siemaneczko, w drugim odcinku z Farminka 19 z nowej wsi. Będziemy sobie radzić. Okej. Tak jak widzicie, sprzęt został zakupiony do skoszenia tej łąki. Niestety musiałem się zapożyczyć w kredyt, ale myślę, że go szybko spłacę. Wziąłem 100 tysięcy, dlatego że nie ma co czekać na inne rzeczy, tylko po prostu trzeba kosić. 58 tysięcy, chyba mamy tam bodajże 52 tysiące tej trawy. Tutaj to skosić, żeby to wszystko już tutaj na ten sezon pierwszy było gotowe. Oczywiście z przodu nie załączam, dlatego że moc traci bardzo i niestety, ale nie da się, że tak powiem, pod kurkę podjechać nawet. A tak to jak kosi sam tył, to jeszcze daje radę. Jest to pole dość duże, tylko dzisiaj tylko skosimy część, myślę. Bo to taki drugi odcinek w sumie z tych żniw, znaczy z nich, boże, żniw, z sianokosów. Więc jeśli oglądasz jeszcze, to zostaw suba, łapkę, dzwoneczka, napisz komentarz, co byś chciał widzieć tutaj u mnie na odcinkach. Może byś chciał wystąpić u mnie na odcinku, jest taka opcja. Jest taka opcja, jest taka możliwość, tylko wystarczy, żebyś napisz pod komentarzem, że chcesz wystąpić. Albo że chcesz po prostu ze mną zagrać, tak? Więc my sobie tutaj ścinamy to. Myślę, że też nie dużo, 58 to za dwie przyczepy stąd ściągniemy i... No widzicie, tu już ma podłogę ciężko. Pod górę ma już ciężko. Do 30 miesięcy nie rozpędzi. Ale nie o tym mowa teraz jest. Generalnie fajny mam plan na tym, co było. Jest fajny plan, nowa seria, czyli praca tutaj na swojej ziemi, że tak powiem, kupiona, sprzedana gospodarka. A jeżeli ktoś nie widział pierwszego odcinka, to sprzedaliśmy gospodarkę wraz z ziemią od naszego dziadka i sprzęty, które tam były, i wyjechałem stamtąd kupić tutaj w innej okolicy po prostu ziemię. No to co? Zrobimy sobie tak. Też załączymy. Śród może da tutaj na tym równym. Chodzi mi o to, żeby ten równy to równy, bo chociaż tutaj żeby nie robić, wiecie, takich pasów jak tam. To chociaż ten jeden element sobie wyjedziemy. Później oczywiście wyłączę, tak jak teraz. To już sensu nie ma. I myślę, że możemy sobie śmiało pojechać te pasy, które się zostały do koszenia, albo zrobić inaczej. I teraz... pojechać sobie, o, na tej zasadzie. Generalnie zgrabiarkę trzeba jeszcze wypożyczyć, albo kupić jakąś, nie wiem, najtańszą. Możecie w komentarzach też podesłać jakieś fajne pomysły zgrabiarek, bo ja myślę, że na razie to po prostu wypożyczę taka jaka będzie dostępna. No i będę to, chcę to zgrabić, tak? Żeby to jakby w
trzy przejazdy się zmieścić, przykładowo. Chociaż to, to wiecie, jak to jest, to różnie. Także jak nam to przejazd wyjedzie, jak to wszystko nam pójdzie. To jak najbardziej chcę wykorzystać tą trawę zebrać. Ze względu na to, że te pasy boczne chcę też tak samo przejechać, jak się tylko da blisko. Ze względu na to, że mam jakby na swoim gospodarstwie, zauważyłem, dwa miejsca do ścianokiszonki. Czyli reasumując, mogę naprawdę mega dużo sobie zarobić na tym, to jest raz. Dwa, z jednego mogę sobie po prostu załadować mega, po prostu po samą górę mogę sobie załadować i mieć jedną na krowy, drugie mogę sprzedawać, tak? Więc krowy na pewno będę chciał mieć. Tutaj, że tak powiem, po stodołę specjalnie kupiłem. Czy tutaj damy radę? Damy radę, to jedziemy jak najbardziej. Wszystko, co się da, pokusimy. Przynajmniej będzie też ładnie wykoszone. Ciach. Ciach. I teraz tak. Przejdziemy sobie, myślę, że to jest na kwadracie, ale... Zobaczymy sobie to. Bo to nam trochę będzie przeszkadzało. No generalnie o co chodzi? Chcę wjechać sobie tutaj. I w miarę, że tak powiem, jednym przejazdem, ale widzę, że w jednym przejeździe się nie zmieszczę. Dobra, to zrobię to dwa. Czy nawet... Nie wiem, dwa to zrobię sobie spokojnie. Ursus daje radę. Tylko, że mówię, trzeba to przełączyć po prostu. Przód, tył, albo tył, przód i jedno albo drugie, obydwa nie załączam, dlatego że za słaba jest moc. Myślę też o tym, żeby do jakiejś firmy się zgłosić, może żeby jakiś tam jakiś lepszą maszynkę komuś rzucili. Nie wiem, jeszcze to co jest na wstępnych rozmowach, co prawda, więc wiecie jak to bywa na tych wstępnych rozmowach. Trochę wykosimy. Bo tutaj też tak trzeba. Przy drzewku. Dobra, sobie teraz zawrócimy. Teraz sobie myślę, że tutaj spokojnie. Tego co teraz już skosiłem i z tych boków, co teraz właśnie sobie przejedziemy, to spokojnie ze trzy wózki będą. Nie wiem jeszcze jak na dwóch następnych polach, bo mam jeszcze dwie łąki. Tu możemy nawet sobie pozwolić troszeczkę tak o środku jechać. Tak, bo tu sobie zgarniemy to wszystko. Część chce na sianę kiszonkę, część chce teraz wrzucić po prostu. Część chce wrzucić sobie po prostu w oborę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dlatego, że nie mając krów, może tam się ukisić. No i to może być wtedy właśnie ten problem, tak? Okej. Zbieramy sobie tak. I idziemy sobie w tą stronę. I tu już sobie zgarniemy ten pasek i pojedziemy sobie. Myślę, że może drugi zestaw to przeprowadzę, ale nie wiem, bo i tak w sumie wszystko będziemy robić z tym, ewentualnie jeszcze zajedziemy tam do sklepu. Dobra, skusimy sobie jeszcze tę drugą stronę, bo zależy mi na tym, żeby ten pasek środkowy, to wiecie, to jest dość dużo. Są cztery przejazdy tak naprawdę. Jeżeli mówimy o przejeździe tej
tyłu, tak? Wolę sobie na razie skosić po prostu te buki, te pasy, zostawić na środek, zebrać to jakby i właśnie tutaj, że tak powiem, nie męczyć się, to sobie zrobić w timelapsie, ale stwierdziłem, że w sumie jak i tak już tam wybieraliśmy sobie tą część jedną z jednego pola, no to czemu by nie zrobić tego też z drugiej strony, tak? Czyli tej z drugiego pola, tak? Teraz sobie robię cofkę. I nie wiem, z drugą rękę. No więc tak, to będę mieć. A co u was? Bo kiedy, bo ja to nagrywam o 6:03 dokładnie. No, czasu realnego, nie mówię w tej grze. No, możecie zawsze w komentarzu napisać, co tam u was słychać, jak wam dzień mija, czy dobrze, czy nie, jaka pogoda, bo u mnie dzisiaj śnieg spadł w ogóle, to jest fajny fenomen, że pomimo w kwietniu już powinno być ciepło, to niestety, ale nie pamiętam jeszcze takich świąt, żeby tak było, jak jest teraz, czyli śnieg u mnie. A rok temu padało, co prawda. Rok temu padało. Nie wiem, czy nie kończyłem. Rok temu mnie lało, ale to tak lało, że się nie dało nawet wyjść na dwór. I tak byłeś 2 minuty zmoczony. To po prostu, no, gorzej jak z wiaderka. Gorzej. Bo myślę, że nawet prysznic nie daje takiego ciśnienia wody, strumienia, co no nie wiem, to jakby na ciebie z 6000 litrów naraz wylali, nie? Po prostu. Tak z metra, nie? Wychodziłeś 3 minuty i dętka, nie? Ale żeby był śnieg spadł? Tydzień przed świętami? Nawet nie tydzień, bo mamy czwartek. Znaczy nie, środek. Jak to nagrywam, to jest środa. Wy jak to oglądacie, to albo będzie czwartek, albo będzie to środa, tak samo. Więc no, kurde, nie pamiętam tego świąt. A żyję już pół wieku. Nie, przepraszam, ćwierć wieku. Nie pół wieku, tylko ćwierć. Dobra. Czekajcie. Zrobimy to sobie. Albo odstawimy, albo sobie zrobimy inaczej. Przepniemy się tu. Czyli teraz zrobimy sobie cyk. I okej. Nie podpinamy. Tylko lecimy sobie po... Czekajcie. My mamy tu. Czyli w prawo do góry i w lewo. A to i tak jeszcze teraz wezmę zgrabiarkę. Bo chyba mogę. Aha, nie będę mógł się podpiąć. Znaczy, będę mógł zabrać to, ale jedną część. To podejmiemy zgrabiarkę. Wymienimy sobie zgrabiarkę. Poczekajcie, w tym czasie porozumiem. W tym czasie zębączka. No, siadać. Czekaj, zgrabiarkę. No i moje
moi drodzy, teraz tak. Nie, z grabiarki. Myślę, że ta może być spokojnie. Na wypożyczeniu. Więc się podpinamy. I zapitalamy. Mogę trochę hałasować, bo jem pączka. No i ta kamerka wszystko wychwytuje. No, coś za daleko pojechałem. Albo w tą stronę. Powinienem jechać. A, no właśnie, widzicie. Dobra. Dobra, ale to widzę zostać tak. Ja sobie tutaj skręcę i tyle. I tak jadę dobrze. No, pączek zjedzony. To można jeśli pracować, nie? A sąsiad robi się przejedzie kawałek. Ech, tu, w tu. Jak to się mówi. No właśnie, czekam tego sąsiada, bo do mnie by jechał. Powiedział, że jedzie i to mi trafić nie może. Mamy zestaw. To jest jeden. Jeden tak. Jeden zestawik. I teraz robimy tak, podpinamy się. Rozkładamy się w tym momencie. O. Zjeżdżamy sobie tym zestawem. Gasimy go. No i zobaczymy. Widzę, że trzeba wrócić dość mocno. Okej. No i lecimy.
i tak naprawdę robi to jeden pasek. Trochę. Teraz włożyć. I jedziemy. To drzewo. Żeby nie trafić znowu na nie. Nie jedziemy. W kółko. No tak będziemy chyba w kółko jeździć, bo mi się też będzie najlepsza opcja. Że tak powiem. Czyli mamy trzy pasy. Jeden. To nie ma innych. Mam trzy ścieżki, ścieżka do reszka, więc dużo nie będzie pracy. Browarek zawsze musi być w ciągniczku. Na polu można jeździć po pijanemu, nie? Nie no, oczywiście żartuję. Więc takich rzeczy nie ma. Wszyscy są tu prawilni, trzeźwi. Praca w polu to wiadomo, że odpowiedzialność. Mówię drugie kółko i trzecie. No, trzecie będzie, myślę, że w drugą stronę zrobimy. Teraz to w miarę ładnie poszło, nie? Rabiarkę mam tu. Czemu tutaj nie zbiera tutaj właśnie? Nie wiem, dobra, bierzemy sobie tak. Na trzy pasy będę zbierać. No. I tak powinna robić właśnie. Trzy pasy zbierać i kurczę.
spodziewałem. Tego się powiem wam, nie spodziewałem, że sam do tu będzie leciał. Myślę, że w następnym odcinku sobie pozbieramy to wszystko. Albo ja sobie poza odcinkiem to zwiozę, po prostu do kosza i zwiozę, bo tak też będzie chyba szybciej. Jak to wiecie. Jak to sam człowiek zrobi, to jest inaczej. Przejdę sobie ten, to sobie ten zrobię. 27 minut myślę, że wystarczająco. Nas tutaj trzymam, że tak powiem, w tym odcinku. Więc moi drodzy, ja sobie to dokończę poza odcinkiem. Ale zostawcie łapkę o na tle balona. Zostawcie łapkę, suba, komentarz. Cześć.